Tutaj u pana cieplutko. Tak jest. Ach. Bach. No. Dobrze. Dobra, jedziemy. Jest, działa wszystko. No, co jest? A, bo musi być to. No, no tak nas widać. A, bo ty masz to na zegarku, super. Tak, ja będę czasami patrzył na zegarek nie dlatego, że godzinę sprawdzam, tylko dlatego, że sprawdzam, żeby się coś nie przerwało, bo jednak to jest, no tak, że skoro ja nie mam tutaj backupu, to no tak, czasami tak. Potrafi się coś mimo wszystko zdarzyć, chociaż staram się to wszystko przygotować jak najlepiej. Proszę państwa, dzisiaj specjalni goście. Arkadiusz Jakubik, witam. Obecny. I witam państwa piesek, serdecznie. Przepraszam, przypomnij mi, Bazylii. Bazylii. Bazylii, ukochany mój. Witam, cześć. Cześć, nie mówię do ciebie ukochany, cześć. Tylko mówię do Bazylka. Słuchaj, bo to jest mój... tak do mnie powiedział, to nie obraził. Nie obraziłbyś się. To jest mój trzeci synek. Fajnie być ukochanym, no. Trzeci synek, imieniem okay. Bazylii. Cudowny, słodki Jack Russell Terrier i jest z nami półtora roku. No, także to słuchaj, jest dość. Trochę znam historię i wszystko, bo pozwoliłem sobie pooglądać ostatnią rozmowę, nie całą, ale taki spory kawałek u Karola, także ten, także coś tam wiem. A czy wiesz o tym, że byliśmy jakoś tak parę miesięcy temu byliśmy w Kazimierzu nad Wisłą. Byłem z moją, przepiękne miejsce. Byłem z Agnieszką. Ja tak wiesz, no raczej zakładam zwykle tak zwany zestaw maskujący. Mhm. Czyli jakieś tam ciemne okulary, jakiś golf i płaszcz. Tak, żeby tam się nie rzucać ludziom w oczy. I idziemy sobie z Bazylim i z Agnieszką. Mhm. I nagle słyszymy, patrzcie, Bazylii! Z drugiej strony, Bazylii, Bazylii! Słuchaj, nie patrzyli w ogóle na mnie, tylko zwrócili uwagę na Bazylka, bo Bazylii jest gwiazdą, mój drogi. No, jest po prostu gwiazdą, był parę razy w telewizorze, był parę razy w radio, no i w internecie również. No i teraz u ciebie, słuchaj. A jak? Ta-da! Jak myślisz, lepiej w prawo czy w lewo? Gdzie będzie więcej lasów i Polski? Wiesz co, to będzie lepiej pojechać w lewo. W lewo. W lewo. Tak jest. Moje pytanie na początek. Kim jesteś i skąd przybywasz? Nazywam się Arek Jakubik, a wyjechaliśmy właśnie z mojego domu. Jesteśmy, kochani, tutaj na wsi. Teraz wjeżdżamy do Żabieńca bodajże. No to jest taka wieś pomiędzy Konstancinem a Piasecznem. No i słuchaj, mieszkamy już na tej wsi, ile? 21 lat. Tak jest. Nie, wiesz co, jak się urodził starszy synek w 97, to wyprowadziliśmy się z Warszawy. Ja nie byłem w stanie też znieść jakby zgiełku wielkiego miasta i się przeprowadziliśmy po prostu tutaj nieopodal z Warszawy i nigdy bym do Warszawy nie wrócił. No, jednak taki rytm, że tutaj sobie spokojnie na wsi mieszkamy, oddychamy normalnym, czystym powietrzem, zupełnie w innym rytmie funkcjonujemy. Ja bym tego nie zamienił na Warszawkę w życiu. A wiesz, czemu zadałem takie pytanie? No. No bo śpiewasz, że nikt o to nie pyta. Więc postanowiłem o to zapytać. No pamiętam tę piosenkę, tam też nikt nie pyta, kim jesteś, skąd przybywasz, ale również oglądasz twarze i liczby na banknotach i to chyba o to tak naprawdę również w tym wszystkim chodzi, że od tego blichtru, od tej, nie wiem, no już powiem, warszawki, od tych ścianek, bankietów i jakoś ja potrzebuję się trzymać z daleka i wtedy jest dobrze. A słuchałeś płyty? Tak. I w ogóle o tym chciałbym porozmawiać. Ciekawe, który numer ci
najbardziej wszedł? Wiesz co, powiem Ci tak. Trochę zasmuciła mnie ta płyta. Powiem Ci dlaczego. No. Bo strasznie z moimi poglądami się zgadza. A ja nie mam dobrych poglądów. Ale to dlaczego? Dlaczego Cię to zasmuciło? Dlatego, że ja bym chciał, żeby było inaczej niż ja myślę. Chciałbym nie mieć racji. A Ty jesteś osobą, która te racje mi potwierdza. No. A jak jest Twoim zdaniem? Wszyscy jesteśmy pokarmem. Tak jest. No niestety, czyli też nie masz zbyt wysokiego mniemania o politykach. Wiesz co, ja nie mam zbyt wysokiego mniemania o świecie. O ludziach. I o ludziach też niestety nie bardzo. I ja to tak odbieram, nawet nie pod względem tutaj polityki i tak dalej, ale też po prostu w ogóle zastanej tutaj czasoprzestrzeni, o tak to nazwę sobie. I ja mam poczucie, że jest dużo w Twojej muzyce nostalgii i trochę smutku. Nie wiem, czy ja to źle czytam. Nie, dobrze, proszę Pana. No powiem Ci, że jestem zaskoczony, bo niewielu ludzi na głos powie, że ma na bakier z ludźmi i że nie do końca jak gdyby ich rozumie, dlaczego robią to, co robią. No ale ja mam podobnie. Tak, ja mam podobnie. Tyle tylko, że to wielkie żarcie, ten pokarm, którym my jesteśmy, to się akurat odnosiło do konkretnej sytuacji. To była sytuacja związana z politykami, do których ja po prostu nie mam zaufania. No, Tomek Lipiński napisał, no, ten tekst siedzi mi po prostu w głowie. To nie wierzę politykom. Pamiętam, że kiedyś go wykonywałem. Zaprosił mnie Tomek Organek na męskie granie parę lat temu. No i mówi, wybierz sobie jakiś numer, który chciałbyś zaśpiewać. No i ja tak nawet nie musiałem długo szukać. I mówię, Tomek, jest taki numer Tomka Lipińskiego, Nie wierzę politykom. No i ten numer bym chciał bardzo, bo on jest jakoś bliski mi, jest aktualny. I ten numer. No i się zaczęły schody. To znaczy, szefowie męskiego grania, jak się dowiedzieli, że będzie numer polityczny, aha, no powiedzieli, jednak, że nie. Że się nie zgadzają. Każdy inny numer, ale nie ten. Aha, super. Bali się tego, co się będzie, wiesz, działo na koncertach, jak ludzie będą krzyczeli znane. O, to ja bym chciał się zapytać, drodzy Państwo, jak rozumiecie męskie granie jako niemówienie tego, co się myśli? No tak rozumiecie męstwo? I słuchaj. To jest męstwo, bycie apolitycznym, niemówienie o filozofiach, to jest męstwo? Okej. No, przecież to jest wszystko powiązane, no błagam się, także... No ale co było dalej? Dalej było to, jak dowiedziałem się o tym, że mam zmienić numer, to przyszedłem do Tomka i mówię, Tomek, przepraszam Cię, no, strasznie Cię szanuję, lubię, ale jak się nie udało, to dajmy sobie spokój, bo ja po prostu ten numer chciałem zaśpiewać i nie będę nic zmieniał. No, no i wtedy Tomek się jak gdyby napiął i stanął po mojej stronie i powiedział, dobra, to ja w takim razie rezygnuję. I poszedł do szefostwa, do organizatorów, powiedział, słuchajcie, jak się nie zgadzacie, to ja też rzucam ręcznik. Zaszantażował ich, zgodzili się, no i potem graliśmy razem ten numer na kilku koncertach męskiego grania. Ale to taka dygresja a propos tego, że ten numer jest bliski mojemu sercu i gdzieś odbija mi się właśnie w piosence pod tytułem Wielkie Żarcie, gdzie zacytowałeś, że jesteśmy właśnie wielkim żarciem, wielkim pokarmem dla polityków, bo to o to chodzi. No, ja oni nas pojęcie... zjadają, przeżuwają stary, a potem wypluwają. Przypominają sobie o nas przed wyborami, kiedy jesteśmy im potrzebni, żeby wrzucić kartki wyborcze, a potem bardzo szybko zapominają. No.
kiedyś dyskutowałem ostatnio z moim kolegą o jakimś polityku i mówię, no wiem, że to jest osoba niesłowna, tak słyszałem od kogoś, a on do mnie, że on jest politykiem, co ty od niego chcesz? I mówi tak, prawda należy się silnym. Moim zdaniem bardzo mocne słowa, no. Które sobie o nich pomyślałem, trochę mnie zasmuciły, ale niestety tak wygląda ten świat, a jak słuchałem tej piosenki, to wiesz co, gdzieś w ogóle, że tak powiem, moje myśli nie poleciały w ogóle w stronę polityków, tylko z całego świata, że po prostu cały świat jest stworzony na tym, że jeden dla drugiego jest pokarmem i wszyscy nawzajem się zżeramy i zżeramy się na bardzo wielu poziomach, na i poziomach takich najprostszym, dosłownym, że się po prostu zjadamy, po poziomy takie zjadania się emocjonalnie i tak dalej, i tak dalej. Taki, kurde, no... Jest to zwariowane miejsce, no. Wiesz, to zgadza się, tylko że w tej akurat konkretnej piosence, ja rozumiem, gdzie tam leci, wiesz, refren, jesteśmy wielkim żarciem, jesteśmy wielką wojną, nie ma powrotu, nie ma ucieczki, nie zapomnij, tak, co znaczy wolność, to się jakoś tak bardzo konkretnie dla mnie jakby wpisuje jakby w te relacje, normalni ludzie, obywatele kontra, kontra politycy. Rządzący. Tak jest. I tutaj ja tam nie mam złudzeń. Mam oczywiście swoje poglądy polityczne, ale to jest moja prywatna sprawa. Jestem szczęśliwym człowiekiem, Polakiem, który obudził się 16 października w nowej, wolnej Polsce. No i zobaczymy, czy wielkie żarcie, obym się mylił, oby nie było aktualne, ale zobaczymy, jak zafunkcjonuje, wiesz, za 4, za 8 lat, czy tam za paręnaście. No zobaczymy. Ale było coś takiego, widzisz, to też a propos tego wielkiego żarcia. Pamiętam, już dzisiaj jest po prostu euforia. Dzisiaj naprawdę patrzę na twarze ludzi, na ich uśmiechnięte buzie, na jakiś taki optymizm, taką wiarę. Wow, że jest dobrze, że udało się. Udało się wygrać. I... Aha. Natomiast pamiętam swój, nie wiem, gniew, złość, bezradność może bardziej, jesienią i zimą 2019 roku. Wtedy, kiedy powstał ten numer, Wielkie Żarcie, kiedy przegraliśmy wybory, sromotnie, 4 lata temu, i ja zobaczyłem taką, dookoła taką, taki rodzaj takiej stagnacji. Także wszyscy się pochowali w domach, nikt nie protestuje, nikt nie krzyczy, nikt nie mówi, słuchajcie, nie może tak być dłużej, nie ma żadnych, nie wiem, manifestacji, ludzie nie wychodzą na ulicę, nie protestują, nie piszą jakichś anarchistycznych, wywrotowych haseł na murach czy klatkach. Po prostu wszyscy się pogodzili, w ogóle jest super, a władza niech nam dalej ogranicza wolność, niech dalej nas po prostu zamiata ze wszystkim po kolei. No i wtedy powstała ta piosenka Wielkie Żarcie, no. Kiedy miałem takie wrażenie, że wszyscy, no tak jak powiedział Stefan Kisielewski, to, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem, kiedy zaczynamy się w tej dupie urządzać. Znam to powiedzenie, akurat nie wiedziałem, że to jest to. No tak, to fajne. No dlatego też zrobiliśmy... Znaczy nie fajne, ale dobrze powiedziane, dobrze skonstruowane. Ale nie miałeś takiego wrażenia przez te 18 lat, jak coraz więcej nas, Polaków, zaczyna się w tej dupie fajnie urządzać i tak przymykamy oczy, że tutaj zabrali Trybunał Konstytucyjny, tutaj Sąd Najwyższy, tutaj to i tak krok po kroku zagarniają całą. Słuchaj, niestety nie, ponieważ jestem pisowcem zdeklarowanym i widzisz. Zawsze Jarosław w moim sercu, pan Ziobro. Dobrze. Także nie wiem, o co ci w ogóle chodzi. Masz do tego święte prawo, drogi Wini, absolutnie. Ja bym powiedział, że nie święte, diabelskie. Ale nie, ale to ja jestem takim urodzonym adwokatem diabła. Okej. Ja to lubię tak, jak ty mówisz, tak?
A słuchaj, a gdyby było na przykład i zupełnie z drugiej strony zaczynam... No to widzisz, to ja teraz tak zrobiłem trochę. No ale wiesz co, i ja będę bronił ciebie, który wierzy w Jarosława i w Zbyszka. I masz ich na swojej klapie przypiętych. Ja mam normalnie ich na plecach wytatuowane. Państwo tego nie widzą. A ale... potem ci pokażę normalnie. Natomiast... Ze skrzydłami jak aniołowie, oni mnie strzegą. Ja zawsze się modlę. Rano do jednego, wieczorem do Jarosława, rano do pana Ziobro, bo jak się poruszam po ulicach, po wszystkim, to lepiej do pana Ziobro, a wieczorem normalnie do pana Jarosława. Dobra, i teraz ja jako adwokat diabła chciałem cię zapytać, a co z tymi wszystkimi, którzy głosowali na PiS, dla których to jest jedyna partia, która daje im nadzieję, która daje im wolność, która daje im Polskę taką, jaką oni sobie wymarzyli. Dobrze, odpowiem ci na to pytaniem na pytanie. A co z tymi, co głosowali na Putina? Ale w Polsce. Nie, w Rosji. Nie, bo myślałem... Mówimy o ludziach. Mówisz... Znaczy, mówimy o Polsce, ale... A ja je popatrzę szerzej, powiem o ludziach, tak? A co z tymi, co głosowali na Putina? Mogę ci odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiadaj. Pieprzyć ich. Taka jest moja odpowiedź. Przepraszam, może się komuś to nie podobać. Gówno mnie to obchodzi. Wiesz co, nie, no ale tylko jeżeli ktoś wierzy w Putina, tylko że akurat Putina to jest jako, wiesz, jako morderca, jako po prostu bandyta, który no będzie, słuchaj, mam nadzieję, jak najszybciej postawiony. Nie będzie nigdy. Nie wierzę w to akurat. No ja też nie wierzę, ale chciałbym, żeby był postawiony za te wszystkie zbrodnie, które... Uwypukliłem i zrobiłem przerysowanie. Nie porównuję Jarosława Kaczyńskiego ani Zbigniewa Ziobro do Putina, żeby to było jasne. I zrobiłem po prostu efekt przerysowania. Natomiast jakby nie lubię żadnej z tych postaci. I skoro na nich ktoś głosował, to pieprzyć to. Ja nie będę tego popierał i nie będę też mówił, że o, luz, każdy ma prawo do swojej opinii. Ma prawo, spoko, przecież nie chodzę ludziom po domach i nie wiem, nie rzucam im kamieniami czy coś, ale dla mnie ideologicznie się to nie zgadza. Słowo pieprzyć to, pieprzyć ich, oznacza nie to dosłownie czynność, czy seksualną, czy kulinarną, tylko oznacza to, że nie, ich opinia jest dla mnie niezrozumiała i jestem jej absolutnie nieprzychylny. To oznacza, no. Więc taką miałbym na to odpowiedź. To odpowiem ci jeszcze w inny sposób. Parę lat temu, to było chyba z 5 lat temu bodajże, mieliśmy taką płytę z doktorem Misio Zmartwychwstaniemy i postanowiliśmy nakręcić teledysk do singla pod tytułem Pismo. Pomysł był taki, żebyśmy się przebrali w sutanny, a przypomnę, to było jeszcze przed klerem, to jeszcze było przed jakby całą dyskusją na temat kościoła, tej instytucji w tym kraju, na temat pedofilii w kościele i tak dalej, i tak dalej. Już nie chodzi o hejt, który tam na nas został wydany, nie, to ja mam to w nosie. Problem polegał na tym, że od zawsze doktor Misio był taką Polską w pigułce, takim patchworkiem. Ludzie mieli różne poglądy polityczne, krótko mówiąc, różne wiary wyznawali. I wyobraź sobie, że wysłałem im scenariusz, który robiliśmy, znaczy teledysk robił Wojtek Smarzowski. Wysłałem do zespołu scenariusz, bo zaraz będą zdjęcia. I sobie połowa zespołu odmówiła wzięcia udziału w tym teledysku. Okay. Ty dokładnie, nie wiem, ała, ale nie miałem okej. No nie będę tutaj nieparlamentarnych wyrazów używał, ale powiedziałem, kurwa mać, co się dzieje? Jakim prawem moi kumple odmawiają wzięcia udziału w tym teledysku, skoro tu wszystko jest zgodne z prawdą? Dobrze, mogłem mieć jeden znak zapytania, ale jak w postaci jednego z muzyków, który jest ojcem księdza. Aha. Rozumiesz, no myślę sobie, dobra, gdybym ja był na jego miejscu, no to też nie chciałbym
sprawiać kłopotów synkowi, bo on teraz studiuje, no i tak dalej, i będzie miał na tych teologicznych studiach po prostu przeklapane. No okej, dobra, to tu jestem w stanie zrozumieć, ale reszta? I o co chodzi? Ja się wtedy napiąłem, ale tak maksymalnie, mówię, to jest koniec doktora misio. Jeżeli wy, panowie, po prostu odmawiacie wzięcie udziału w tak oczywistej i potrzebnej sprawie, no to ja po prostu dziękuję wszystkim za uwagę. I teraz tak. Na szczęście wiem, jaki mam PESEL, ile mam wiosen na karku i wiem o tym, że takich decyzji nie wolno podejmować w emocjach, w nerwach, tylko mówię, stary, spokojnie, okej, spokojnie. Prześpij się z tym parę nocy, zastanów się, bo żebyś nie zrobił jakiegoś głupiego błędu. Przespałem temat parę dni i wiesz, co do mnie dotarło? Że to ja jestem kretynem. A czekaj, to ja mogę ja jestem się totalnym. Wciąć? Dawaj. Dotarła do ciebie piosenka o prawdzie. No. Z waszej płyty. A to było dawno, to jeszcze chyba no, jeszcze ale jej no nie to, było. Nie, to właśnie, no to skoro było dawniej, to właśnie potem mogło się, może tak, mogły mogła te wyjść myśli, na zewnątrz. Tak. Wyszło do ciebie te przemyślenia, bo jest piosenka, że prawda nie zawsze jest ważna. Nie wiem, czy dobrze ją zrozumiałem. Tak, znaczy no to zaraz do... Nie zawsze potrzebna. Zaraz do tego, tak, prawda nie ma jej, prawda nie ukłamuj się. Nie, to było coś innego. To było, ja zrozumiałem, że w tym momencie ja się zachowuję jak dokładnie wszyscy ci najbardziej ekstremistycznie nastawieni do mnie prawicowcy. Dokładnie tak samo się zachowuję w tym momencie, odbierając moim przyjaciołom z zespołu prawa do powiedzenia nie, nie chcę wziąć udziału w teledysku o księdzach, który w moim przekonaniu, czy stawiam się jakby w ich jakby sytuacji, które według nas będzie ich ośmieszał, będzie ich obrażał, nie chcę wziąć w tym udziału. A ja neguję to prawo, to, stary, ja ograniczam ich wolność, rozumiesz? I mówię im, co mają robić, wbrew sobie. Ale wiesz co, ale może tam jest inny jednak, inna motywacja. To nie chodzi o to, że ich to obraża, im to przeszkadza, tylko że tam nic ich nie obraża, tylko oni popadają w konformizm i może ciebie wkurzał ten konformizm. Wiesz co? I to jest to, co im odbierałeś, prawo do konformizmu. Nie, myślę, że nie, bo tak jak z nimi rozmawiałem, to zwracali głównie uwagę na to, że nie chcą brać udział w teledysku, który będzie atakował instytucje Kościoła. No bo tam były takie sugestie, że lata stacą jakiś, wiesz, mały ministrant, że zbiera pieniądze, że tych pieniędzy jest cały magazyn, ojciec dyrektor przyjeżdża Bentleyem i ładuje te pieniądze w walizkach do... Bazylku, już. Ładuje te pieniądze do bagażnika. Nie chcieli, żeby ich twarze, ich osoby pojawiły się w takim teledysku. No i tyle. I powiem ci tylko, jak to się skończyło. Ja zrozumiałem, że nie mam prawa jakby ograniczać ich wolności. I po prostu zadzwoniłem do nich, powiedziałem, panowie, rozumiem, co do mnie powiedzieliście. Nie chciałbym, żeby to było powodem, żebyśmy rozwiązywali zespół, żebyśmy się kłócili. Moja propozycja jest taka, że ponieważ ja wierzę w ten przekaz, wierzę w ten teledysk i chciałbym ten teledysk nagrać. Was pytam o zgodę, czy zgodzicie się, żeby ktoś inny, skoro nie chcecie w nim wziąć udziału, żeby ktoś inny zagrał na waszych instrumentach. Panowie się zgodzili, powiedzieli, że nie mają z tym problemu. Na gitarze zagrał Olaf Deriglasow, na perkusji menadżer no i już nagraliśmy ten teledysk. Zespół zobaczył gotowy efekt, powiedzieli, że okej, chyba trochę przesadzili po lekturze scenariusza, który był odrobinę bardziej drastyczny, a ten obraz był taki, jak trzeba w sam raz. I powiedzieli, że chyba przesadzili trochę. Pytam się, panowie, gramy ten numer na koncertach, bo dostaliśmy zaproszenie do Opola.
A tam mam taki pomysł, żebyśmy wystąpili w koloratkach. To już było za nowej władzy, za PiS-u. No ale jak to zrobimy? Jak? No przecież będą nas pilnować. No normalnie wystąpimy w czarnych koszulach. Zdejmiemy je. Nie, a tuż przed wejściem na wizję, pach, za kulis, pach, wrzucamy pod kołnierz koloratkę i jest pięciu księży na tych. I słuchaj, zespół się zgodził. O. Powiedzieli, tak, nasze obawy były przesadzone, robimy jaja w Opolu, przebieramy się za księży. I wiesz co, i wszystko w naturalny sposób jakoś się ułożyło, puściło. No, jedna strona i druga strona. Okej. Okay. No i to taką mam, wiesz, historię, czyli mam takie przekonanie, że ani jedna, ani druga strona nie powinna się ustawiać w roli mentorów, którzy wiedzą lepiej, jak żyć, w co wierzyć i kogo kochać i jak to robić. Jest takie powiedzenie, ale tu bym dyskutował, bo jednak są takie prawdy, gdzie się mówi, że nie narzucajmy komuś naszego punktu widzenia, ale no wiesz co, jeżeli na przykład są kultury, w których gnoi się jakichś ludzi bez żadnego powodu, czy z powodu ich płci, czy orientacji, czy jeszcze jakiś, nie wiem, koloru włosu, to nikt mi nie będzie mówił, że oni tam mają inne spojrzenie na świat. Nie, ja się z nim nie zgadzam, uważam je za okropne i ohydne i gdybym miał jakąś możliwość walki, to może nawet bym z tym walczył, no ponieważ jestem za słaby, to wiele nie zrobię, ale i niestety wiele filozofii, przekonań i w tym, nazwijmy po imieniu, religii tworzy taki dialog nienawiści, braku wolności i ja nie zamierzam tego akceptować i mówić, że tam nie chcę, tak żyją. Nie, właśnie powinno się to zmienić. Takie moja dygresja. Wiesz co, bardzo, no oczywiście, no to wiesz, to co się działo w ostatnich latach a propos na przykład, nie wiem, stref wolnych od LGBT, no, czy tego, co się działo, wiesz, w szkołach, a propos edukacji, a propos tego podręcznika, który nareszcie, zdaje się, zostanie wycofany ze szkół, a propos tego hitu i obrażania, wiesz, dzieci poczętych in vitro, no to są skandaliczne rzeczy. Natomiast ja chcę być takim, a może jestem po prostu kretynem albo naiwnym idealistą. Na tej płycie, która miała być na samym początku jakąś taką próbą pokłócenia się z Polską, powadzenia się z nią, ale przy okazji wyznania jej miłości, ale powstało 5 piosenek i ja rzuciłem ręcznik, bo widocznie nie mam nic, nie mam za wiele ciekawego do powiedzenia na ten temat. Może uznałem, że taka płyta monotematyczna byłaby zbyt nudna dla fanów doktora Misio, a może chodziło też o to, że za dużo mi do głowy przychodziło publicystyki. A publicystyka w piosenkach to jest najgorsza rzecz, bo się bardzo szybko starzeje. No. Przy całej miłości do Kazika, który jest moim idolem i mistrzem, no ale kto dzisiaj pamięta, o co chodziło w piosence 100 milionów? No, to by trzeba było... No, to, no, no, no tak, ale to nasze pokolenie, no. A młodzi, którzy nie pamiętają tamtych czasów, raz, ale o co chodzi, jaki kontekst, 100 milionów, no i tak dalej, i tak dalej. I rzuciłem ręcznik, zrezygnowałem z pomysłu albumu konceptualnego poświęconego Polsce, no i tam klasycznie jakaś kozetka psychoanalityczna doktora Misio na pozostałych piosenkach się pojawiła. Ale chcę powiedzieć o numerze ostatnim, Miliard Nowych Polsk, który nieprzypadkowo zamyka cały ten album. To tak też miałem, wiesz co, tak jak zacząłem chodzić z Bazylim. No, półtora roku temu Bazyli się u nas pojawił. Ja tak, od czego zaczęliśmy, tak do ludzi to tak nie za bardzo mam, no, żeby tam zaczepiać, w sensie gadać, co u ciebie, sąsiedzi i tak dalej. Ale psy łączą ludzi. Jak zacząłem, wiesz, chodzić codziennie, dwa razy dziennie przynajmniej na spacery, no to wiesz, a tam moja wieś to tam parę kilometrów się rozciąga w te i we w te.
i w naturalny sposób. A dzień dobry sąsiadko, o jaki piękny piesek, o jak pięknie, no, a co u sąsiadki, a tam się źle czuję, a w niedzielę byłam tam w kościele, no i tam ksiądz mówi, takie tam, no a co tam sąsiedzie u was, no, no i takie, wiesz, rozmowy. I wiem o tym, że część tych moich sąsiadów jest z zupełnie innej strony stołu. Ja mam w domu na lodówce, że jest tak mało autorytetów, i na lodówce jest Władysław Bartoszewski, cudowny, uśmiechnięty staruszek w okularkach z jego cytatem: warto być przyzwoitym. I to jest taki dla nas drogowskaz, no. Dla mnie, dla Agnieszki, dla naszych synów, warto być przyzwoitym. Ale myślę sobie, że u tych moich sąsiadów w części domów na lodówce jest ktoś zupełnie inny. Jakiś święty z podpisem: nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe. No i co? Ma to zdjąć? Przecież to znaczy to samo. No. Mamy rozmawiać o całej historii Kościoła, o milionach czy setkach milionów ofiar za sprawą religii, ideologii. Mam im zabierać prawo do ich wiary, a oni mają taką potrzebę. Wierzą w Ojca Świętego, wierzą w Jana Pawła II, mamy burzyć te pomniki? Mi się wydaje, że niektóre pomniki warto by było burzyć. Mam takie poczucie. Morderców jak najbardziej, no. Wszystkich z totalitarnych, komunistycznych czasów. Wydaje mi się, że niestety jako człowiek mamy straszną potrzebę. Ja nienawidzę słowa święty. Mhm. Nie cierpię tego słowa. Uważam, że jest po prostu bardzo propagandowe i coś, nazywając coś świętym, nagle nadajemy status czy osobie, czy nawet co się robi ziemi, przedmiotowi, że o przedmiotach mówi się święty. Święty Kościół, proszę bardzo, jest obok, po prawej nas. Tak jest. Tak. Nadajemy temu jakby immunitet nietykalności. A w momencie, gdy nadajemy komukolwiek i czemukolwiek immunitet nietykalności, to doprowadzamy do sytuacji, w której no właśnie, ta instytucja, ten człowiek nie będzie rozliczony za błąd, a powinien być. Za błędy powinno się rozliczać, może nie zawsze karać, ale rozliczać, wiedzieć, że one były błędami, zacząć od tego w ogóle. I dlatego nie cierpię słowa święty, bo to jest taki, kurde, dla mnie strasznie propagandowe słowo i używa się je na różnych kontynentach. Więc ja chyba tak sobie pomyślałem, że ja na tym akurat świecie jestem od tego, żeby trochę niszczyć pomniki i często to robię. I uważam, że to jest moje zadanie, innych nie. No ale... a powiedz mi, a czy w tej nomenklaturze święty to nie znaczy to samo? Albo czy to nie jest tożsame określenie do tego, o czym ja mówiłem, do słowa autorytet? Autorytet jest też dla mnie kimś świętym. Rozumiesz? Mam problem. Nie mam autorytetów w całości. Mam autorytety w dziedzinach. Na przykład Michael Jackson jest dla mnie autorytetem w śpiewaniu, ale nie w życiu. Oczywiście tu już następny temat, że... No powiem ci, że przestałem. Obejrzałem film. No wiem. I przestałem go słuchać, mimo tego, że też lubiłem, ceniłem, ale nie, wykreśliłem tego gościa ze swojej playlisty. No dobra, ale do końca Quincy życia. Jones zrobił dalej genialną muzykę, no nie? A poza tym powiem tak, gdyby lustrować dobrze muzyków, a akurat trochę ich znam, to niczego by się prawie nie dało słuchać. Dobre. A ja lubię muzykę. Więc cholera jasna. No ale podobnie myślę jest z filmem, z teatrem. To już nie byłoby co oglądać, co czytać. W domu w ścianę patrzeć, może ona jest święta. Nikomu nie wadzi. Tego też
nie wiemy. Słuchaj, gdybyś miał ochotę, tu jest woda, a tam jest też Red Bull. Ja woda, mam po prostu woda jak starą woda jak kawę. I dlatego, której mi nie proponujesz. No nie, bo ona jest używana po pierwsze, a nie wziąłem dla ciebie, dlatego że była dawno temu wzięta i byłaby zimna. Więc, na szczęście przed naszą rozmową ja sobie przygotowałem swój napój kawopodobny, bo ja mam takie swoje specialité de la maison, czyli kawa musi być waniliowa, ale to taka normalna, kupiona tam w jakimś markecie, nie tamten, a też w markecie kupuję mleko sojowe, waniliowe, do tego mam swoją mieszankę przypraw do kawy, czyli no tam cynamon, imbir, goździki i taka hinduska przyprawa. O, proszę. Ja to sobie wszystko mieszam. I co jeszcze musi być? A, i syrop z agawy. Ojejku. Tak. Ja zawsze robię sobie takie 0,7 na poranek. No. Z dwóch czubatych łyżeczek, czyli to jest generalnie lura, ale powiem ci, że tak mnie rozgrzewa, tak mnie budzi rano, stawia na nogi, no nie ma nic lepszego pod słońcem, także... Rozumiem, to już prawie używka. No prawie, tak, tak, podkręca cię elegancko. No, ale fajnie, no, ja słyszałem o takich napojach, ja w sumie jestem prostszy po prostu, czasami sobie latę z owsianym wypiję i tyle, ale no fajne, to są takie napoje, jeszcze jak człowiek sam się do nich przyłoży i tak dalej, to no, super rzecz. A nie masz tak, że jak wychodzisz z domu i wsiadasz do takiej eleganckiej fury, to musisz mieć ze sobą taką kawę, którą wiesz sobie przygotujesz co? Sam? Ja mam tak, bo ja tak mam. Ja mam momenty, że w ogóle na przykład nie piję kawy. Ponieważ jestem osobą, która lubi różnego rodzaju nawyki i nie zawsze dobre, to staram sobie je wykluczać najmocniej z mojego życia, jak mogę. Dobry. Są takie, których... Nie wykluczasz. Znaczy, właściwie większość wykluczyłem, a z innych zrobiłem nie nawyk. Aha. I właśnie na przykład z kawą się złapałem, że ona też jest nawykiem, więc staram się mieć czasami taki na przykład czas, kiedy w ogóle nie piję kawy, tam na przykład 2 tygodnie, 3 czy czyli ileś. Chcesz mieć po prostu kontrolę nad swoimi nawykami. Trochę tak, wiesz co, podobał mi się strasznie taki tekst, zrobił na mnie wrażenie z Gomory bodajże drugiego sezonu. Aha. Który potem już go nie oglądałem, był trochę dla mnie zbyt brutalny, ale była tam taka sytuacja, gdzie jedzie taki jakiś tam szef bandytów, sam bandyta ze swoim kierowcą i ten kierowca mówi do niego: o szefie, a cóż to, to już nie papieros normalny, to tutaj IQOS się jakiś pojawił, coś, a on mówi: każdego roku rzucam jeden mój nałóg. Aha. Jak już rzucę wszystkie, będę niezniszczalny. Dobre, dobre. To spodobało mi się to po prostu. Proszę Państwa, proszę cię, przerwa bardzo na reklamę. Jedziemy samochodem Porsche od firmy cylindersi.pl. Jak chcecie sobie pożyczyć luksusowe, fajne auto, to wiecie, gdzie wejść i od kogo pożyczać. Jest tam cała masa, flota świetnych aut. My sobie jedziemy dzisiaj Macanem Porsche. A jeszcze dodam do tego, że partnerem odcinka jest również sklep opon.com. Przypominam, żebyście zmienili opony, jeżeli macie letnie, bo już jest ślisko. Właśnie. Tak jak dzisiaj. Także takie dwie tutaj przypominajki. Słuchaj, no obejrzałem serial. No. Teraz na Netflixie. Informacje zwrotne. Tak jest, oczywiście. No bo ja zostałem generalnie królem seriali i wiesz co... Bardzo dobrze zrobiłeś. Tęsknię, znaczy nie będę tam jęczał, że ten, ale tęsknię. Tęsknię za dobrym kinowym filmem, po prostu. Ale no, to tylko słuchaj, tyle jęczenia. No. Myślę, że jeszcze w niejednym cię zobaczymy. Natomiast jednak, no wiesz, że kiedyś była ta sytuacja, że to serial to było nawet taki, ale to było masa lat temu, obciach. Mi się wydaje, że teraz jest odwrotna sytuacja. Jak porządny aktor nie miał swojego serialu, to co to ma znaczyć?
Czy nie jest tak trochę? Zmieniło się, tak, faktycznie zmieniło się. Ludzie potrzebują no, epickiej opowieści. No. Długiej. Długiej, tak, że to po prostu, żeby... Bez pomijania niczego. Żeby się wkręcić i żeby z bohaterami, z historią spędzić trochę dłużej niż tylko dwie kinowe godziny. Rozumiem. Faktycznie to się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Głównie, umówmy się, chodzi o budżety. To, że te seriale zaczęły być realizowane metodą filmową, krótko mówiąc. Czyli wiadomo, że na jeden dzień to są 3-4 sceny, którym można poświęcić czas, które można odpowiednio zainscenizować. No i faktycznie te wizualnie te seriale wyglądają jak najlepsze filmy, najbogatsze produkcje. Także to się faktycznie zmieniło. No i też po prostu zaczęły powstawać seriale, no właśnie epickie. Czego to jest? Czemu takie... Z jakiego powodu myślisz właśnie tak się stało, że te seriale stały się tak dobre? To jest jakieś inne podejście kinematografii? No, nie można powiedzieć, że kiedyś nie było dobrych seriali, bo nawet w Polsce przecież mieliśmy w ogóle takie klasyki jak no, te po II wojnie światowej Polskie Drogi, albo czekaj, jeszcze Dom chyba serial. Pamiętam, no, że to były no, mocne rzeczy, dobrze zagrane. No, a Stawka większa niż życie, a Czterej Pancerni, czy to już jest za bardzo komusze? Dla mnie trochę było, po latach ja to odkryłem, że nie wiem, czy dobrego kumpla mieli chłopaki, to trochę mnie to zabolało, no ale no, było jakie było, no inaczej tego się nie dało wtedy zrobić. No. No ale powiem Ci, że ja to mam w nosie, jak tak czasami powtarzają, stawkę większą niż życie, a tak wiesz, pilotujemy z Agnieszką telewizor, bo akurat mamy wolną chwilę i trafimy na Stanisława Mikulskiego, no to musi być, to zostaje, bo to jest, znamy wszystkie oczywiście odcinki na pamięć, ale to się moim zdaniem nie starzeje, to absolutnie kultowy serial i ja nie mam problemu z tym, przez kogo był robiony i znaczy, kim naprawdę był, dla kogo pracował. I Pies byli dla mnie trochę gorszym wydaniem. Aha. Natomiast w ogóle uważam, że Stawka większa niż życie zasługiwałaby na remake. Jakby to dobrze do tego podejść i trochę tam, powiedzmy inaczej, tą postać usadowić, to mogłoby być to naprawdę coś ciekawego. Niestety jest taki reżyser w Polsce, który zrobił remake Stawki większej niż życie. Jezus, tak, Maria. Tak. O Jezu, ale... Patryk. Bez kitu było. Dali mu na imię. Patryk. No dobra, ale widziałem. Ale ja bym chciał, żeby była fajna. Słyszałem, że ta... Zapomniałem o tym. No. Nie widziałem, słyszałem, że tamta była nieudana. Więc... Ja się źle nie wypowiadam o kolegach, przynajmniej staram się. Rzućmy na to zasłonę milczenia po prostu. Rozumiem. Idźmy dalej. Okay. Natomiast lubię o ludziach mówić dobrze. To, czego się najbardziej bałem, czyli remake Znachora. Aha. Znakomity wyszedł. Jeszcze nie oglądałem. Naprawdę polecam. Świetnie opowiedziana historia. Nowymi środkami. Jak gdyby esencja została ta sama. Piękna rola Leszka Lichoty, Ani Szymańczyk, nowej postaci, której nie było w tamtej Hoffmanowej wersji. I naprawdę świetnie się to ogląda. Tylko nie chciałbym, żeby to była teraz zasada, że producenci, czy platformy, czy telewizje będą teraz remake'i wszystkich najbardziej znanych, popularnych seriali, czy tytułów filmowych. No nie, no jednak, no żeby nie odcinać, krótko mówiąc, kuponów od czegoś, co kiedyś zdobyło sukces. Poproszę. Ach, no co? A tak wzdychnąłeś. No bo w Ameryce cały czas to robią. I czasami robią to w super wydaniu. Zgadza się. Narodziny Gwiazdy, proszę bardzo, chyba trzecia ekranizacja w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i każda lepsza po prostu. Albo na przykład taki mój ulubiony film, który ja się dowiedziałem dużo później, że to jest ten
że to jest remake, to jest z... O kurde, dobra, i teraz nazwy, to jest braci Coen, komedia o tym, jak się włamują do banku i wypożyczają domek u takiej starszej pani. Kurde, Lady Killers. Aj, dobra, nie widziałem. Masz mnie, nie widziałem tego. Polecam, uwielbiam ten film i oglądam go sobie raz na parę lat. I, no, i nie widziałem oryginalnej wersji. A widzisz. A jeszcze jedna wersja, która jest dla mnie super ciekawa z takich, to jest na przykład 12 gniewnych ludzi w wersji rosyjskiej. Oglądałeś to? Nie, nie. Ostatnio przeczytałem, że to jest propagandowy film i to jest ciekawe, jak ja to odebrałem, bo ja to odebrałem jako antypropagandowy film, ale może założenie było inne. Ja po prostu zobaczyłem tam bestialstwo Rosjan i ich debilizm w niezrozumieniu sytuacji. Mm-hmm. Polecam. I tak czy siak, nawet jak to zrobił propagandista, dla mnie obraz rosyjskiego społeczeństwa przepiękny. Ale co myślisz, że się stało z tymi serialami, że one tak wyjechały i ludzie tak nagle wręcz maniakalnie je oglądają? Wiesz co, myślę sobie, że no, że jesteśmy świadkami rewolucji, która się wydarzyła. Myślę, że dużą tutaj krótko mówiąc, to co się działo w ciągu ostatnich kilku lat, czyli takie powolne, ewolucyjne przechodzenie ludzi na wszystkie platformy streamingowe, pandemia zamieniła w rewolucję, krótko mówiąc. Ludzie przestali chodzić do kina. Czyli jak gdyby kontrolę nad kinematografią i nad wolnym czasem ludzi przejęły właśnie te streamingowe platformy. A dla nich najważniejsze jest to, żeby utrzymać jak najdłużej widza przy telewizorze, żeby jak najwięcej godzin spędził oglądając dany kanał. I to, że oni dysponują bardzo potężnymi środkami finansowymi, czyli że nie oszczędzają na budżecie, czyli że ta scenografia nie jest zrobiona z paździerza, dykty i paru gwoździ, tylko że jest naprawdę na bogato, że sceny zbiorowe to nie jest kilkunastu statystów, tylko to jest kilku tysięcy, kilka tysięcy osób, które widać w kadrze. No i te seriale zaczęły być coraz bardziej konkurencyjne wobec filmów, a z punktu widzenia platform trwały dłużej. Czyli co nam się bardziej opłaca zrobić? No, serial. Dwugodzinny film czy dziesięciogodzinny serial? A zapłacimy za to, dajmy na to, no, trzy razy więcej. No, opłaca im się zdecydowanie robić seriale, czyli przywiązywać też ludzi do... Zaangażowanie. Tak, do postaci, do historii, do świata. Wiesz, no, jak polubisz bohaterów, polubisz historię, no to... Chcę więcej. Tak jest, nie obejrzysz drugiego sezonu, będziesz okay. Czekał, nie będziesz mógł się, stary, doczekać. Czyli nie ma to jak darmowa działka. Nie, powiem ci, że ja sam się na to złapałem, bo to już się zaczęło dziać faktycznie, teraz się mądruję, ale jednak dużo przed pandemią. Ja nie byłem nigdy fanem seriali, bo to dla mnie trochę to jest taki pożeracz czasu. Do momentu, kiedy pojawiła się Gra o Tron. I ja po prostu zwariowałem. I wiesz, w takim napięciu czekałem na każdy kolejny sezon, że wow. Ale jest coś takiego, że mam takie wrażenie, że jak rozmawiam z moimi znajomymi dzisiaj, to wiesz, w zalewie tych wielu platform streamingowych, tej konkurencji, w zalewie tych no, tylu tytułów, w których się już ciężko połapać, co jest dobre, a co można sobie odpuścić, darować, ludzie zaczynają trochę odchodzić od seriali, bo sobie zdają sprawę z tego, że to jest pożeracz czasu. Ja znam ludzi, którzy deklarują, że nie zaczynają i takie właśnie zrobiłem trochę, że tak powiem, może nie do końca trafione porównanie z tą darmową działką, ale że nie zaczynają, bo się boją trochę jak uzależnienia. I znam taki porozum, nie, bo jak ja to w to wejdę i w to wsiąknę, to już nie daj Panie Boże. I tak do tego podchodzą. No, jest w tym jakaś może... prawda, no. Chociaż
kurde, ja na przykład bardzo selektywnie do tego podchodzę, nie mam ostatnio dużo czasu, a gdzieś tam czasami obejrzę coś pół godziny i tyle. A, widzisz, pół godziny, nie, to ja mam tak, tylko teraz jak to, jak nauczyć się, wiesz, selekcjonować te tytuły, po to, żeby wybrać i obejrzeć tylko te najlepsze, warte uwagi. Rozmawiać z ludźmi. To co ty polecasz? No wiesz co, z ludźmi to jest różnie, bo każdy ma swój gust i ja już się parę razy złapałem. Ale ja musiałem porozmawiać z takimi ludźmi, w których gust jako tako ufam. Mm-hmm. Dużo rzeczy razem lubiliśmy podobnych. To jest dla mnie na przykład punkt wyjścia. Powiem ci, że słyszałem, że bardzo fajnym serialem, który warto zobaczyć, jest czekaj, to Informacja zwrotna. Bardzo dobrze. Dobre, mamy. Polecam. Polecam. Ale tak zaraz jest. Będę chciał powiedzieć o tym parę słów. Ale nie, powiedz, to, rzuć jakiś nie, to jeden powiem, taki. To powiem coś takiego, nie że. Nie najbardziej popularny. Że jestem bardzo zbudowany i chyba tego jeszcze nie mówiłem jakoś tak, że tak się wyrażę, publicznie. Aha. Ale tym, jak kombinuje Netflix. Jeżeli chodzi o polskie seriale, bo ja trzymam kciuki przede wszystkim za polską kinematografię, za to, żeby aktorzy mieli gdzie pracować, żeby scenarzyści mieli co pisać, żeby reżyserzy, ekipa i tak dalej mieli robotę. I fajnie, że kiedy to jest ciekawa robota, kiedy na tą pracę, kiedy za tę pracę dostaje się też jakieś godziwe pieniądze, etc. I jak sobie sięgnę na trzy seriale, które wszystkie zobaczyłem ostatnie, właśnie Netflixa, które się pojawiły w tym roku. Mam na myśli Infamię, który jest moim zdaniem znakomitym. Zacząłem go oglądać, zrobili straszną rzecz. Jaką? Pod koniec serialu, pierwszego odcinka, puścili opowieść o wszystkich serialach. Ja nie wstałem z łóżka na chwilę, gdzieś grawitacja mnie do niego przygwoździła i nagle mówię, zaraz, co się dzieje? Przecież oni mi właśnie opowiedzieli, o czym jest cały ten. To jest coś potwornego. Proszę was, nie róbcie tak nigdy więcej w swoim życiu. Proszę. Jako widz. Jasne. Nie, ja nie grałem w tym serialu, nie mam z tym serialem nic wspólnego, ale mnie się podobało, jak gdyby. Tak, wiesz, bo serial wizualnie wygląda na bardzo dobry. I wiesz, opowieść trzymająca w napięciu i bardzo aktualna, uniwersalna, absolutnie świetnie zagrana, no, zwłaszcza przez tych no, młodych ludzi, debiutantów. Także naprawdę brawo, brawo dla całej ekipy twórców i aktorów. A następny serial Netflixa, czyli Absolutni Debiutanci, tak samo uważam, że znakomity. Też trzymam kciuki za młodych ludzi, że warto trochę te znane gęby odświeżyć i wprowadzić nową, świeżą krew, tak jak to było właśnie przy tych debiutantach. Świetny serial. No i teraz wchodzi Informacja zwrotna i myślę sobie, że tak po prostu trzymać, bo nie wszystkie produkcje Netflixa, które były realizowane w Polsce, już nie mówię w Polsce, ale generalnie to są seriale, które obejrzę od początku do końca. No, to trudno by było aż tak zrobić nawet. Ja bym polecił dwa seriale, które ostatnio zrobiły wrażenie, niestety akurat nie polskie, nie mówiąc, że polskie są złe, bo jest dużo bardzo dobrego polskiego kina, to są The Offer, oferta o tym, jak kręcono Ojca Chrzestnego, coś niesamowitego. Jest to po prostu film sensacyjny, moim zdaniem lepszy niż Ojciec Chrzestny. A na jakiej to jest platformie? Kurczę, zapomniałem, ale nie wiem, czy nie na jakimś Sky Show albo na Playerze. Okej, ale Offer po prostu. Tak, The Offer. To sobie a drugi na HBO jest rumuński serial W cieniu. A tak, to znamy. Romenu Lucescu, czekaj, jak ma główny bohater na imię? Nie wiem, nigdy tego nie wiem. Jezu, w żadnym genialny serialu tego nie wiem. Wszystkie, bo były trzy sezony, wszystkie są obejrzane. Romenu Lucescu bodajże. To zaje fajny po prostu aktor, człowiek po prostu i serial po prostu wybitny. No dobrze, a powiedz o tym gliniarzu, który wjeżdża w drugim sezonie. Czy to nie jest marzenie aktora, żeby taką rolę dostać?
Ale mówisz o tym w cieniu? Tak. Jezus, ja tego nie pamiętam, bo no, ja to oglądałem chyba taki, 3 lata temu. Tam wjeżdża taki gliarz, który jest psychopatą, ale do tego ma taką wybujałą wyobraźnię. I tam jest taka scena, jak mu ktoś zamyka okno, bo nie chce z nim rozmawiać, a on do tego okna tak podchodzi niczym taki mim i on tak... I on takie rzeczy robi. A oprócz tego jest okropnym człowiekiem. Ale... No moim zdaniem świetny, wiesz co, ale jest jeden numer. No. Wyobraź sobie, że trzeciego sezonu nie ma już na HBO i w ogóle nigdzie go nie ma. Dlaczego? Nie wiem. Są dwa. I ja nie oglądałem trzeciego i go nigdzie nie mogę znaleźć. Mimo, że jest to produkcja HBO. No widzisz, to ciekawe. No. Wiesz co, z tego co wiem, te kontenty tak zwane gdzieś też podróżują pomiędzy, tak. Pomiędzy tymi stacjami, że wiesz, jak coś się już wyogląda w jednej, no to opylają to po prostu drugie i pewnie, wiesz, pewnie to jeszcze wróci, no ale... No ale nie mogę znaleźć trzeciego sezonu. Jak ktoś wie, gdzie go można obejrzeć, proszę, napiszcie link jakiś, wyślijcie coś, ja bym nawet za to zapłacił, bo Nawet. No nie, no w sensie, bo może to źle zabrzmiało, ale chodzi mi o to, że bo nawet bym uruchomił jakąś nową platformę na jakiś czas. No, ja zaraz zobaczę, gdzie to jest. Już tych platform i tak jest tak, za jest. Dużo. Bo... W... A jest. Tak, jest serial. Proszę bardzo. No, bardzo dobre ten. I gdzie to jest? Oni napiszą pewnie, że w HBO, bo to HBO będą stare wiadomości. Tak, i na playerze. No, to, a player a ty, jest po prostu... Czyli, że nie ma. Nie że ma. Nie ma tego trzeciego nie sezonu. Ma. No właśnie. Ciekawe. Nawet bym nową platformę włączył na chwilę. Wyłączył, mam nadzieję. Bo to lecą te rachunki. No tak trochę jest. Ja mam też po prostu fioła, bo czyli co to było, że wiesz, ja jestem kibicem piłki nożnej. No i po prostu musiałem kupić pełną platformę, no bo jak mi zabrali Premier League i no to po prostu na tę nową platformę, no to chyba dzisiaj, a tam tylko oglądam na tej platformie piłkę nożną, Premier League, no jeszcze Ligę Europy. I polskie drużyny, no ale tak, no namnożyło się, krótko mówiąc, tych platform streamingowych. No namnożyło, każdy chce. Nie będę głośno mówił, ile mam, za ile muszę po prostu płacić, to masakra. Wiesz co, ja czasami wyłączam jakieś i otwieram na parę miesięcy jakąś i zamykam ją. Aha. I taki przyjąłem system, tylko że zawsze jest przy tym jakaś taka sytuacja, że nagle coś jednak zapomnę, no i tyle. Słuchaj... Kiedyś było życie o wiele prostsze, no. Nie u dentysty. Młodsi tego nie pamiętają, ale było coś takiego. Były dwa programy telewizyjne, tak. I nie było tych po prostu problemów, dylematów. Nie było. Co mamy wybrać? Jaką platformę? Jaki film? Wszystko było wtedy jakieś takie o wiele prostsze, na czele z muzyką. Wiesz co, na chwilę taka, wiesz, dygresja, bo zaraz, no, bo mam płytkę ze sobą. Ja jestem niestety analogowy, w sensie takim, że pamiętam czasy, wiem, że to już nie wróci. No, już nie ma odtwarzaczy CD, już, a oczywiście winyle są taką zajawką kolekcjonerską. Ale pamiętam te czasy, kiedy znaliśmy 50 zespołów, udawało się załatwiać gdzieś te płyty winylowe i odbywało się takie zbiorowe słuchanie przy fajkach, przy jakimś browarze. Słuchało się tej płyty, rozumiesz, od pierwszego numeru, Highway to Hell, po kolei, wow, wow, i teraz następny, wow, wow. No i szedłeś jak gdyby, wiesz, no w tę podróż z na przykład zespołem AC/DC, czy Black Sabbath, czy Pink Floyd, to był jakiś taki rytuał, to był jakieś misterium po prostu, no. A teraz
wiesz, leci jakaś playlista, coś leci, jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje i myśmy postanowili nie dawać wszystkiego do sieci, do internetu. A. Jeżeli ktoś chce posłuchać całej płyty Doktora Misio, proszę bardzo, 13 numerów i to tam jest kilka moich ulubionych wśród tych, które nie ukazały się w sieci, krótko mówiąc. Takich jak Bezczas, to jest techno, berlińskie stary, w wykonaniu Doktora Misio. No zaraz powrót. Nie, oczywiście nie masz tutaj w najnowocześniejszym Porsche, bo to nie produkują. Nie, a to jest okropne. A to jest okropne. To a jest w moim BMW, ale już nie najnowszym, osobistym, mam odtwarzacz CD i bardzo sobie to cenię. No pewnie, natomiast że tak. Uważam, że w ogóle w luksusowych samochodach byłoby super, jakby na jedną płytkę był ten odtwarzacz. Tak jest. Na jedną płytkę. A nawet jako zajawka, słuchaj, teraz stały się, nie wiem, na powrót modne kasety. Nie byłoby fajnie, wiesz, wrzucić, patrz, jaką mam kasetkę. Kasety mniej lubię. Mniej? No nie, bo trzeba było przewijać i potem prawda, był ten system z prawda. Tym, że on znajdował tą przerwę, ale tak, no ludzie, tak, no już... Nie, no to ja mam w gabinecie u siebie na biurku, mam taką starą, fajną wieżyczkę, gdzie jest i kompakt, i kaseta, i tak jak mnie, wiesz, czasem weźmie. Znaczy, najbardziej to lubię słuchać z winyla oczywiście, bo to jest jednak jakaś ceremonia, no i to jednak musisz się na tym skupić, bo 20 minut szybko mija i kończy się i trzeba to na drugą stronę przerzucić. Słuchaj, nie wiem w ogóle, możemy się dalej jeszcze cofać, jakby w ogóle był w samochodzie patefon na płyty z kropkami, albo jeszcze ja mam pocztówki pomysł. Dźwiękowe, nie, ja pamiętam. Albo jakby w bagażniku był Bart i go nagle prosisz i on otwiera tutaj drzwiczki, wyskakuje, jaką piosenkę, szefie, zagrać, a by taką, o cholera, tej nie umiem. Nie, ale nie masz tak, sorry, nie masz tak dzisiaj, że za dużo jest tego wszystkiego, że jest przesyt. No dziennikarze muzyczni piszą, że oni nie są w stanie oczywiście wysłuchać, już nie, że wszystkiego, bo codziennie pojawia się tam, nie wiem, 100 tysięcy, 100 milionów nowych piosenek na Spotify'u, że oni, ale jest pięknie. Deszcz, pierwszy śnieg. Pierwszy śnieg, ała. Jo. Ale czat. Nieźle, nie co? Wiem, widać to w nie, tym? Ale pokażę. Nie widać, zaraz. Ale genialnie. Wiesz, ty obróć, gdzieś? Ty dokładnie i obróć. Tak. Bo to jest coś niebywałego. Proszę pierwszy państwa, śnieg w tym roku. Pierwszy śnieg. Normalnie poleciał. Proszę ale bardzo. Czad. Zobaczcie. O. Moi drodzy, co się dzieje? Spacery również i tam spotyka się Bazylii z kolegami i z koleżankami. No. A Bazylii jest bardzo... towarzyski? Bardzo towarzyski, zwłaszcza wobec płci przeciwnej. A. Ma swoje sprawdzone sposoby. Rozumiem. Uszko. Tak. Zajmuje się uszkiem do momentu, kiedy młoda dama po prostu przewraca się z rozkoszy i już jest gotowa. Ma to tak obcykane, po prostu jest w tym mistrzem świata. Słuchaj, wiesz co, ja chcę z tyłu, muszę wziąć tę chustkę do razem z wrogiem. Masz chustkę przypadkiem? Nie mam. Właśnie nie masz. Szukałem, a ja czuję, byłem przekonany, że mam w torbie, ale nie miałem. A ja już mam taki zatkany nos, że zaraz oszaleję. A ja mam niestety katar sienny zawsze i raz na jakiś czas muszę się wysmarkać. A ja powiem ci, że ja mam to samo, ale biorę sobie, co ja biorę, Budesonid. Tak? Nie wiem, czy ty brałeś kiedyś na alergię właśnie jakieś krople. Biorę, mam. One przetykają nos, ale nie powodują, że nie ten, że nie mogę smarkać. Nie, to ja mam takie sterydowe. A. Przed spaniem i w ogóle mi się, wiesz, kiedyś miałem zatkany nos, a teraz w ogóle nie mam. Już biorę. Bierz. Co, Gindziorku, już ci daję coś dobrego, no już dostaniesz coś dobrego, chodź. Nie, tam, gdzie ty tam? A, tam do wujka. Chodź tu. Chodź, Bingolku, chodź. Chodź tu do mnie. Ops, o tak. I co my tu mamy dobrego? Zobacz. Dobra. Co my tu mamy dobrego? Udało się. Chciałem ci powiedzieć o tym no. nowym filmie.
serialu. A, bo zaczęliśmy o informacji że, zwrotnej rozmawiać. Wiesz co, ogólnie to w ogóle jestem fanem twojego grania, ale kurde, mam poczucie, że jakiś nowy poziom osiągnąłeś tam, że się odpaliłeś grubo na nim. Jakby nie chciałbym teraz powiedzieć, że w innych filmach było słabiej, wiesz, Dom zły i tak dalej, no masz na swoim koncie naprawdę całą masę klasyków. Tak nawet się zastanawiałem, czy ty masz coś słabego. No ja na pewno nie będę fanem posterunku, okay, jakby, ale kurczę, no jednak większość filmów, jeszcze też ten serial, kurde, trochę na swój sposób mający podobne cechy. Czekaj, jak on się nazywał? Klangor. 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 O, bo to jest jakiś specjalny dźwięk, który wydaje ptak, tak? Tak. No właśnie. Tak. Dlatego jest. Czasami mi to umyka. Ale... Żurawie bodajże takie, o, no to jest tak. Klekot, żurawi klekot, który oznacza metaforycznie nadejście wiosny, okay, przyjście nadziei. Stąd jak gdyby ten serial miał tak się nazywał. Ale wiesz co, to ja mam nadzieję, że ja mam odrobinę chociaż dystansu do siebie, to jeżeli nie wiesz, to powiem ci, jak wygląda, jaki nosi tytuł najsłabszy film, najgorszy, w jakim zagrałem, bo oprócz tam paru sympatycznych nagród za jakieś tam role, które dostałem, byłem również dwukrotnie nominowany do dwóch nagród tak zwanych Złotych Węży. Okay. Za najgorsze role. Jakieś maliny takie, no okej. Okay. Takie złote maliny, coś no. takiego. Wiesz, stanąłem na wysokości zadania i udałem się na galę wręczenia tychże złotych węży, okay, licząc na to, że postawię je tam koło, nie wiem, orła jakiegoś. Ale niestety, przy całej nominacje. Miłości do kolegi Borysa Szyca, który no po prostu wymiata. Borys, no, warszawianka, mistrzostwo świata. Ale wtedy wszystkie złote węże ty zgarnąłeś za GPS-a, a ja musiałem się obejść ze smakiem. Film nosił tytuł i można go zobaczyć. Ta-da! Kochanie, chyba cię zabiłem. Okej. Nie, dla mnie bardzo dobra nauczka, ponieważ ja długo czekałem, po pierwsze, żeby zagrać jakąś lżejszą rolę. A to taki policjant, który ma mnóstwo różnych traum, lęków, przesądów, których ja też mam dużo. I uwaga, ta rola była najlepiej napisana, jak gdyby w całym scenariuszu. Najlepsza rola. I ja ją dostałem. I tak sobie myślę, kurczę, no średni jest ten scenariusz, ale rola jest po prostu naprawdę świetnie napisana. No to co? No to bierzemy. A bardzo, tak jak mówię, czekałem na jakąś taką lżejszą, komediową rolę. No i zgodziłem się na tego policjanta. No i niestety film z tego wyszedł, no taki, jaki wyszedł. Nie polecam Państwu tego filmu, chyba że chcecie się pośmiać. No i tyle. Także nie zawsze... A, ale o czym chcę powiedzieć. I od tej pory faktycznie... Wiesz co, jednak daję sobie więcej czasu do namysłu, czytam minimum dwa razy scenariusz, daję zawsze mojej żonie, która jest pierwszą recenzentką i taką moją, wiesz, zawsze mi doradzi, a szczerze to robi za każdym razem, no bo wiem o tym, że jak mówi stare przysłowie amerykańskich scenarzystów, z dobrego scenariusza jest szansa, że powstanie dobry film. Ze złego scenariusza zapomnij. No nie, nie ma szans. Choćby byli najlepsi reżyserzy, najlepsi aktorzy, nie ma szans. No i tyle. A dobry scenariusz też można dobrze spierdolić. Oczywiście, że tak. No dlatego mówię, że jest szansa. No tak, jest tak, szansa tak na dobry film. No. Ale ze złego scenariusza, ze złej literatury... Nie, tak, ty tam nie ten. Nie, a tu, nie dokazuj. Tu. Pilnujemy. No słuchaj, no tak, no, egzekucja tak zwana, no to jest jakby bardzo ważna rzecz. Mi się bardzo podobał kiedyś też taki tekst autora książek, nie pamiętam kto to był, jak powiedział, słuchaj, prawdopodobnie ktoś dzisiaj przechodził koło mnie, kto ma lepszy pomysł na książkę niż moja ostatnia, aha, tylko że nie siedział na tyłku dwa lata i nie pisał. I no, rzeczy trzeba dowozić i po prostu je zrobić. No i sam pomysł jeszcze idea nie wystarczy. No. Aha.
No, ale tak to jest. Tak to jest. Słuchaj, a czy ty masz takie poczucie, że dalej w aktorstwie jest gdzie się jeszcze rozwijać? Bo no tak jak ci powiedziałem, jak oglądałem, to mówię, kurde, no naprawdę ta postać, te takie, wiesz co, najbardziej te momenty, jakby, nie wiem jak to nazwać do końca, zażenowania samym sobą, takie są, gdzie kurde twarze, gdzie jakby człowiek nie wie co zrobić, mm-hmm. to naprawdę były świetnie zrobione. I jeszcze się rozwijasz, czy... Potraktuję twoje słowa jako komplement. No tak, no bo to jest absolutny komplement. Wiesz co, na pewno mam tak, że... No bo to Marcin Kania to też nie jest pierwsza postać, którą zagrałem, która tam, nie wiem, lubi zaglądać do kieliszka. Wiem o tym. Chociaż ostatnie tam role, które grałem, to jakoś nie miały z tym nic wspólnego. Nie wiem, czy Klangor, czy Kum Kaplica z Króla, czy Czarna Owca. No. Chociaż dla mnie w Klangor to dla mnie podobna postać. No wiesz co, ta sama zasada jest, no ale Rafał Wojman nie miał takiego oblicza, no nie, takiej choroby. Ta tragedia i również związana z dzieckiem i tak dalej, gdzieś dla mnie zbliżała te postacie tak, do siebie. Tak, zasada jest podobna, ale nie spoilerujmy tak. Państwu, żebyście mieli przyjemność z oglądania informacji zwrotnej do końca. Faktycznie no, jestem specjalistą w graniu ojców szukających swoich dzieci. No tyle tylko, że dla mnie najważniejszy jest jak gdyby rys psychologiczny postaci i to, że Rafał Wejman jako więzienny psycholog był kimś zupełnie innym niż Marcin Kania, ten okropny, beznadziejny, o Jezus, obrzydliwy. Znaczy, ja miałem tak. Ja to... nie miałem do niego aż takich uczuć. A widzisz, bo ja miałem odwrotnie. Ty zrobiłeś chyba dobrą, jak gdyby zaproponowałeś kolejność. Ja też taką kolejność Państwu proponuję. Żeby najpierw zobaczyć serial Informacja Zwrotna, a dopiero potem wrócić, a dopiero potem przeczytać powieść Kuby Żulczyka. Dlaczego? Ponieważ ja najpierw przeczytałem Bożulku, kochany, nie tutaj na widoku, poczekaj. Najwyżej wyjdziemy gdzieś jak trzeba. Ja najpierw przeczytałem powieść, bo kiedy dostałem taką wstępną propozycję od producentów z Opus Film, czyli Łukasza i Piotra Dzięciołów, żeby tego Marcina Kanię zagrać, nie było jeszcze scenariusza. Pisał go Kacper Wysocki. Przeczytałem powieść, krótko mówiąc. Ja ją chyba... I co? I się załamałem. Czy przeczytałem powieść bardzo szybko, jednym tchem, dwa dni mi to zabrało, ale po prostu się złapałem za głowę i mam... Fuck. Jak ja mam zagrać tego Marcina Kanię, skoro ja go po prostu nie cierpię. Ja go po prostu... Jest dla mnie obrzydliwy, okropny, oblepiony śluzem, błotem i nie ma, stary, takiego prysznica, nie ma takiej kąpieli, gdzie można by chociaż odrobinę umyć, uratować tego faceta. I powiem ci o jednej scenie, której nie ma w serialu, na szczęście. Kacper Wysocki, który zrobił świetną adaptację powieści, świetny scenariusz serialu z tego zrobił. Na szczęście usunął te sceny. Ale kwiatki? Nie, no kwiatków to szkoda akurat, ale nie, w powieści była taka, bo kwiatki akurat nakręciliśmy. Słyszałem. Tylko, że kwiatki nie weszły do finalnego montażu, ale w powieści była taka scena, po której przeczytaniu ja mam, o nie. Nie, ja po prostu wyłączam telewizor. Ja po prostu nie chcę mieć nic wspólnego z Marcinem Kanią. To jest scena, kiedy we współczesności się dzieje, nie jest to żadna retrospekcja. Marcin Kania już nie mieszka z rodziną, bo wiadomo, wyrzucili go z domu, żeby poszedł się leczyć. I on, stary, oczywiście narąbany, włamuje się w nocy do swojego domu i morduje swojego psa. Po to, żeby skrzywdzić swoją rodzinę, żeby płakali, żeby rozpaczali, żeby im zrobić po prostu na złość. Słuchaj, w filmach czy w serialach bohater może robić różne najgorsze rzeczy. Może być, nie wiem,
seryjnym mordercą, może być oszustem, złodziejem, kłamcą. No, kłamcą, ale jeżeli zabija swojego psa, po prostu zostaje przez widza przekreślony na wieki wieków. Amen. No i tyle. No natomiast faktycznie, potem dostałem adaptację, którą zrobił Kacper Wysocki, który napisał też scenariusz do Klangora. I tam zobaczyłem światełko w tunelu, bo Kacper tak samo kombinował, czyli wyrzucił te wszystkie sceny, które no między innymi z tym psem, wyrzucił również cały wątek z powieści kochanki Marcina Kani. Marcin miał na boku jakąś taką młodą dziewczynę, z którą miał jakąś tam relację też emocjonalną, co oddalało go od rodziny. W serialu tego nie ma. Nie ma nikogo na boku. Jest blisko swoich, wiesz, swoich najbliższych, o których lepiej lub gorzej, a propos swojej choroby, jednak próbuje walczyć. I to były takie, wiesz, sygnały, takie elementy, na których można było budować tę postać, wierząc w to, że widz będzie jednak kibicował. No, przy całej jakby no i powierzchowności, i psychice, i chorobliwej psychice Kani, że jednak będą sekundowali, trzymali kciuki w tej podróży Kani w poszukiwaniu zaginionego syna. No i tyle. Wiesz co, a to jest ciekawa rzecz, którą powiedziałeś, i ja już ją słyszałem od jednego aktora. Czy to naprawdę zawsze trzeba chociaż jakąś nić sympatii mieć do postaci, którą się gra? Znaczy, wiesz co, ja mam tak jako widz, że jeżeli nie lubię jakiegoś bohatera, to wiesz, cały czas czekam, aż coś się wydarzy, co sprawi, żebym zmienił zdanie. Wiesz, ja to niestety... Ale jako aktor, że grasz kogoś, byłbyś w stanie kogoś grać, no powiedzieć, już ci że mówię. Tą postacią się dosyć brzydzisz, ale jednak wyrzuciliście, żebyś te sceny, żeby się brzydzić im absolutnie. Już ci mówię, wiesz to, z perspektywy aktora, to ja mam tak, nie ma tylko złych ludzi, nie ma tylko w człowieku mroku. Nie jesteś tylko i wyłącznie Lordem Vaderem. Ja o tym po prostu wiem, jestem o tym głęboko przekonany. Każdy morderca ma z tyłu głowy większą lub mniejszą aureolę. Tak samo jak nie ma ludzi świętych, bo każdy ma mniej lub bardziej ubrudzone paznokcie. Tak, tak. No to wiesz, dlatego też postać, która jest tylko i wyłącznie z gruntu zła, jest postacią papierową, okay, jednowymiarową, nieciekawą. No, okay. Niczym nie może zaskoczyć. Jaką jeszcze może zrobić złą rzecz? Już po prostu staje się to seryjne, staje się to już po prostu nudne. Tak, ale są czyny, które przyćmiewają nam całe dobro, które mogło być w tej osobie. I można takie zrobić. Jeżeli mówimy o, wiesz, tu jakichś masowych tyranach, mordercach, to tak, on pewnie też babcię kiedyś przeprowadził przez pasy i gdzieś tam nawet, słuchaj, ludzie, którzy potrafili mordować ludzi masowo, to oni też potrafili zasłaniać się ideałami. Co jest najśmieszniejsze, że jak się popatrzy na różnego rodzaju przestępców, to oni bardzo często mówią językiem dobre, że ale ja coś tam ten, ale ja jeszcze nie gwałcę dzieci, ale ja jeszcze nie tamto, ale ja jeszcze nie siamto, tak? Ale jednak jest ten poziom, że tak powiem, takiego zła, gdzie już to przyćmiewa cholera jasna wszystko. I tylko dla mnie, wiesz co, zło w takiej najczystszej, przerażającej postaci przestaje być ciekawe. No. Okay. Mnie interesuje zło w fabularnej jakiejś historii, które spoza którego coś tam się jeszcze dzieje więcej. Nie wiem, czy to jest jakaś światłość, jakaś nadzieja, ale że coś tam się jeszcze więcej za tym złem kryje. A tak to wiesz, no. I jeszcze pytanie też się zawsze pojawi. Czemu, skąd to zło się wzięło? Bo ludzie szczęśliwi nie są źli. Wiesz co, to ja mam tak, że ja sobie jakoś tak linkuję tego mojego Marcina Kanie i to bynajmniej nie chodzi o alkohol.
z Edwardem Środoniem z Domu Złego. Bo to jest dla mnie jakby najważniejsze w tym wszystkim. Dla mnie kwintesencją, o czym jest, dla mnie prywatnie, informacja zwrotna, to są dwa słowa, prawda i pamięć. Co to jest prawda? Co to jest nasza pamięć? Czy ty nie zgodzisz się ze mną, że my wszyscy, i tu nie chodzi bynajmniej o ludzi, którzy są uzależnieni od alkoholu, tylko normalni ludzie, jak sobie potrafią zmieniać, modyfikować pamięć. Jak my łatwo potrafimy wyjmować takie kosteczki z naszego twardego dysku, z niefajnymi rzeczami, bo kiedyś zrobiłem coś słabego, wstydzę się tego, i te kosteczki z tymi niefajnymi rzeczami podmieniamy na jakieś super dla nas sympatyczne, jasne rzeczy. I potrzebujemy trochę tylko czasu, żeby w to uwierzyć, żeby zapomnieć o tamtych złych kosteczkach, a te nowe przyjęły się i już jest prawda. Obiektywna nasza. Już ta pamięć jest wyczyszczona. Subiektywna mimo wszystko. No ale uwierzymy, potrzebujemy chwili czasu, żeby tak naprawdę to nasze sumienie elegancko sobie wyczyścić. To się zgodzę, absolutnie. Natomiast do tej prawdy to moim zdaniem są dwa podejścia. Jedna, że jednak obiektywna prawda jest i po czyjejś stronie prawda stoi i na przykład można ją czasami z rzadka dowieść, gdy się okazało, że dana sytuacja została nagrana na przykład. I wtedy nagle się okazuje, że ktoś jednak jeden coś dobrze pamiętał, a drugi źle. A druga, to już tu polecę filozoficznie, ale nie będę w to za daleko brnął, to w teorii symulacji, czyli że świat jest symulacją, jest takie jedno założenie, że odmienne pamiętanie różnych rzeczy jest pewnym rozgałęzieniem się symulacji i pójściem w różne strony, i ona się rozwinęła w dwóch na przykład kierunkach, albo i w 100 czy więcej. I, i to już takie filozoficzne tam jazdy, czasami lubię w to wchodzić, ale to chyba nie ma sensu. Teraz. Ale wiesz co, ale dokładnie w takich właśnie różnych symulacjach prawdy funkcjonuje Marcin Kania. Aha. Bo to są... Za dużo mówisz. A, dobrze, żeby nie spoilerować. Ale... Bo, kurde, to jest naprawdę, ja byłem zaskoczony. Dobra. Dzisiejszych czasach to nie jest łatwo zaskoczyć widza. Okej. Okay. Dobra. Nie jest łatwo. To wrócę jeszcze na chwilę do tego Domu Złego i do tego Środonia. I tam moja jak gdyby podróż wyglądała w ten sposób, że podobnie jak tutaj w tej informacji, ja przeczytałem po raz pierwszy scenariusz Domu Złego. Wojtek dał mi go do przeczytania, jeszcze nie wiedziałem, że będę tam grał. Po prostu poprosił mnie o lekturę i tam o jakieś ewentualne uwagi. Ja tak przeczytałem i dokładnie miałem tak samo. To dokładnie bardzo podobna scena, kiedy Edward Środoń, w scenariuszu tak było, Edward Środoń przygotowuje się do morderstwa Dziabasów i robi to z pełną premedytacją. Otwiera walizkę, tam bierze tę kanapkę z Salcesonem i dokładnie wychodzi na zewnątrz, pada deszcz oczywiście, pies przylatuje do tego Salcesonu. I tego nie ma w filmie, no bo żeśmy się o to może nie pokłócili, ale powiedziałem, że w tym momencie po prostu Edward Środoń w tej historii przestał dla mnie istnieć. Bo Edward Środoń wabi tego psa na Salceson i ukręca mu głowę. Po czym idzie po siekierę i chce zamordować Dziabasów, żeby ukraść im pieniądze. Ja mówię, Wojtek, jeżeli ja po prostu mam kibicować przez cały film facetowi, który z zimną krwią zabija zwierzę, potem z zimną krwią bierze siekierę, idzie zarąbać ludzi, no to przepraszam, ale to mnie, to ja jako widz się wyłączam. I później, jakiś czas później, parę miesięcy później, Wojtek mówi, słuchaj, chciałbym, żebyś zagrał w tym filmie Edwarda Środonia. Ja się bardzo ucieszyłem, oczywiście. I Wojtek mówi, ale proponuję taką grę. Ty będziesz grał swojego świętego Środonia, czyli że jesteś ofiarą tego wszystkiego. Czyli to jest twoja wersja zdarzeń, że po prostu nie masz z tym nic wspólnego.
Ale ja mam tylko prośbę taką, żeby w trakcie zdjęć, żebyś w trakcie zdjęć wykonał kilka krótkich, zagrał w kilku krótkich ujęciach. Nie pytaj mnie dlaczego, co to jest za postać. Chodzi o to, żebyś podniósł siekierę, żebyś dwa razy uderzył w tapczan, nikogo tam nie będzie. Ja to wrzucę na granicy percepcji po kilka klatek do tej historii, po to, żeby zaburzyć tę twoją świętość. Uh-huh. I ja mówię, okej, dobra. I nakręciliśmy tę jesienną część w deszczu, wiadomo, bardzo dramatyczną. Czekaliśmy na śnieg chyba parę miesięcy, bo to skończyliśmy jakoś w październiku, a śnieg był dopiero chyba w lutym. Ja cały czas, wiesz, kombinowałem nad tą postacią. Czyli tak, i miałem tą wersję świętego zapisaną, ale im bliżej było końca tych zdjęć jesiennych, ja sobie coraz częściej zadawałem pytanie, Jakubik, poczekaj, na czym polega ta gra z Wojtkiem, to raz, a dwa, gdybyś ty, Jakubik, był w takiej sytuacji, że bardzo byś potrzebował tych pieniędzy, miałbyś gwarancję, że nikt ci o tym nie dowie, bo jesteście sami. Potrzebujesz tych pieniędzy, bo możesz uratować życie komuś bliskiemu. Na pewno byś nic złego nie zrobił? Na pewno? Wiesz, to jest dylemat Raskolnikowa. Co z tą babcią zrobić? No, rozmawiasz ze swoim sumieniem i z tym sumieniem, po tym wszystkim, co zrobiłeś, tylko ty zostajesz. I powiem ci, że jak wszedłem na taką orbitę, to ja jako człowiek, tak, to poczułem postać i dotarło do mnie, że już nie jestem wcale taki pewien, jak na początku, że ja bym nic złego nie zrobił. Okej. Okay. Proszę Państwa, zrobiliśmy malutką przerwę. Może na sekundkę wyprowadzimy pieska. Ja chcę jeszcze jedną rzecz ułożyć, o której Dobra. Ci mówiłem. Ty ułóż, wiesz co, ja nie będę go wyprowadzał, Dobra. No to bo żeby się nie ten, żeby się nie, nie wybrudził. Nie rozhasał. Nie, bo się, dlatego, bo był ten, wiesz, Dobra. Mokry po prostu, bo Jasne. Pada. Śnieg, także ty się ten. No. Dobra. A którą mamy godzinę? Pokaż. Powiedz mamy mi. 10 minut. Dobra. I 10 minut powinniśmy Elegancko. Założyć. Dobrze. Dobra. Proszę Państwa, to my ruszamy. Wiesz co, wpiszmy jeszcze sobie tutaj, czy ja dobrze miałem adresik. Tutaj już tam jak podejdziemy, tak to mi powiesz, gdzie, tak co jest. I jak. Dobra. To my mamy już nasz cel i ruszamy, proszę Państwa. Jest. Dobra. Ja mam pytanie. Tak. Drogi Wojtku, czy... Wini. Wini. Uh-huh. Po prostu. Tak. Taka jest ten... Nie, bo to nie jest od Wojtek, tylko to jest od Winicjusz. No. Okej. Okay. Winicjusz Wini. Jest to piękne imię, Winicjusz. Tak, Quo Vadis. No oczywiście. No. Jezus, ja pamiętam... Tego boskiego po prostu Rzymianina. Aha. Który, tak, który zazdrościł jak się nazywał ten Petroniusz, który po prostu musiał być masowany przez dziesiątki niewolnic tymi różnymi amforami i tak dalej. Był od niego starszy, od Winicjusza Marka Petroniusz o tam kilkanaście lat. Ale jak już go te niewolnice wymasowały i obudziły go, sprawiły, że ten krwiobieg zaczął krążyć odpowiednio, to kto był silniejszy? Petroniusz złapał Winicjusza za rękę, a tamten mało nie krzyknął z bólu. Boże, nie, no ja absolutnie, no jestem fanem też Quo Vadis Marka Winicjusza, ale chyba najbardziej to właśnie tenże Petroniusz. Aj. Porwał me serce. Tak jest. Nie, to jak wiesz, tego rzymskiego legionistę, no Petroniusz, arbiter elegancji, po prostu pokonał. Słuchaj, ja już tak dobrze nie pamiętam nawet całej tej historii. Znaczy pamiętam, że generalnie to się sprowadzało do tego, że tam Piotr ten uciekał z Rzymu i Jezus się pojawił. Tak, tak. Quo Vadis słynne padło. Ja mówię o twoim właśnie imienniku tak. i o moim ulubionym bohaterze i o niej konfrontacji, bo jak się zastanawiam, co by było, gdybym ja cię tak złapał za rękę, to chyba byś nie krzyczał z bólu. Nie wiem, słuchaj, zależy. Chociaż... Pokrzywkę zrobił. A nie, przepraszam cię bardzo, to o tym nikt nie wie, ale ja kiedyś przez taki krótki czas
Aha. Może nie żyłem, ale pomagałem sobie jakby finansowo, grając na pieniądze. Aha. Na siłowanie się na rękę. A, no, byłeś i powiem ci, że byłem dobry całkiem. Ale nie to, że chodzę na siłownię, tak? Tylko to jest kwestia techniki. Nie tylko. I też pewnej fizyki dłoni. Tak. Tam jakichś takich przekładni. I też umiejętności złapania drugiej dłoni przeciwnika. W tym sensie. Ja mam bardzo dobry nadgarstek, bo kiedyś ćwiczyłem, grałem w badmintona, krótko mówiąc, a dzisiaj no już trochę rzadziej, bo synków ciężko złapać. Gram w rakietlon. Czyli słyszałem, cztery te. No i wiesz, i też jestem całkiem w tym niezły i mam wyrobiony nadgarstek. I to wykorzystywałem do robienia tak zwanej łyżki, czyli żeby przełamać czyjś nadgarstek, a potem jak już zrobisz sobie taką dźwignię, to o wiele łatwiej jest silniejszego, większego chłopa od ciebie położyć na stół. Wiesz co, myśmy kiedyś z kolegami mieli taką sytuację, że gdzieś na jakimś murku wszyscy się zaczęliśmy na rękę siłować. Aha. I wszystkich nas rozłożył taki nasz najmniej pozorny kolega, który nie chodził na jakieś siłownie, a już największe, co, najlepsze co było, był taki jeden wielki chłop i on tego wielkiego chłopa rozwalił na tą rękę i ja wtedy właśnie do mnie dotarło, że w tym akurat sporcie wcale to nie chodzi o to, czy ty biceps masz największy. Natomiast chciałem się zapytać ciebie, zagrałbyś kiedyś ze mną w pigle? No pewnie. Ja bardzo lubię grać w ping-ponga. Pewnie, a umiesz? Wiesz co? Myślę, że umiem. To znaczy w takim sensie powiem ci tak, jak pójdę na zawody amatorskie, no to już jestem tam na dole, ale wśród takich kolegów wszystkich, którzy uważają, że umieją grać w ping-ponga, to ich dominuje. Więc a widzisz, tak gram no to tak, nie, no to jest konkret. No, tu nie chodzi o to, ja wiem, o co chodzi, że jak ktoś gra beznadziejnie, to żadna przyjemność z nim grać. Tak, chyba no tak, po prostu. A nie wiem, że trzeba co udawać, żeby tam komuś nie sprawić przykrości. Nie, no już przestańmy. Zabawa jest taka wtedy, kiedy mamy, wiesz, no, trochę, w miarę podobne tak. I nam to przyjemność sprawia. No tak, i wtedy jest... No. Wtedy jest konkret. No, no tak, bo to ja też tak mówię, czasami koledzy mówią, a to pograjmy, mówię, jak grasz? I właśnie jak się okazuje, że po prostu gdzieś tam parę razy by odbił, ja mówię, stary, no nie ma sensu grać, no bo co ja mam ci po prostu, nie wiem, ścinać każdą piłkę albo w ogóle, albo udawać, że gram, nie wiem, z dzieckiem czy co, no bez sensu. Tak jest. Proszę Państwa, mamy, uważam, że jeszcze na koniec fajny performance. Arek zgodził się zaśpiewać nam, także przygotowaliśmy beat, ale teraz zobaczycie go w zupełnie innym repertuarze niż go znacie na co dzień. No. Ale jesteś przekonany, że to ja mam śpiewać, a nie Bazyli? Nie. To on bardzo dobrze daje sobie radę. Zobacz już. Mamy parę nagrań razem z Bazylim. Także to zespół założycie. Słuchaj, może się okaże, że właśnie to będzie wasza ta... To będzie ten moment. Tak. Tak. Co, puszczasz? Bo... Zaraz puścimy, tylko czekaj, choć skręcimy, bo to jest zawsze takie niezręczne. No jest. To skrzyżowanie, a kochani, jeszcze po prostu pada ten fantastyczny pierwszy... Tak. No, pierwszy śnieg. Pierwszy śnieg. Po prostu no jest nieźle. Przepięknie, no. Tak jakbyśmy wyszli na zewnątrz teraz tutaj gdzieś do lasu i w tym śniegu taki po prostu numer, taki klip nagrali, to by było coś. Dobra, nie ma co tutaj zwlekać, bo się zaczynam stresować. Ja nie jestem dobry w takie klocki, bo jednak potrzebuję, ja to potrzebuję, nie jestem dobry w improwizacjach. Ale to nie, to właśnie coś tam, żebyś swój numer, który masz, wrzucił do zupełnie innego rodzaju bitu. To jest to, tak. To co ty przygotowałeś, czyli tak. Ten bit. Tak. Bazyli, weź mi pomóż, błagam cię. No, no czekaj, co? dobra, zaraz tutaj... Jest. O, jest. O, może powiedzieć. Co to jest? Drill. Okej. Okay. Bazyli, zaczniemy razem? I najpierw, czekaj. Ha 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 ha
Dobra, lecimy, lecimy, raz? Raz, dwa, trzy, cztery. Przyszłość jest coraz bliżej. Już prawie nadeszła. Okej. A razem z nią przychodzi strach. Okej. A razem z nią przychodzi strach. Zobacz, co tutaj się dzieje. Zobacz, co się dzieje z nami. Zobacz, zobacz. Nie jest dobrze. Nie. Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła. A razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, nawet strach to poemat. Jest temat! Jaki temat? Bo jest temat! Super. Dziękuję no, bardzo. Proszę bardzo. Nie no, Bazylii wystąpił. A jak? Wystąpił po prostu jak... Ukradł show. Jak zawsze. No i dobrze, proszę Państwa. Można zatrzymać tu, a ja muszę włączyć ten nawiew, bo... No bo się gorące zrobiło, tak, po prostu. No tak, no zaparowały. Gorące wersy. Zaparowały to zrobiło się gorąco. Proszę Państwa, chyba będziemy, mi się wydaje, dzisiaj na ukończeniu, chociaż wiadomo, że to można by było gadać i gadać, ale. Kiedy dokładnie, było... no, z tobą tak jest. Dziękuję. Na dwie godziny po prostu pach, pach, poszło. Rampa. I nie wiadomo kiedy. Świetnie. Nie wiem, czy to jest kwestia PESEL-u. Bo jak się ma odpowiedni PESEL, to ten czas zupełnie już inaczej zaczyna płynąć, czy po prostu fajnego spotkania. Stawiam na to pierwsze. Dziękuję ślicznie. Dzięki bardzo. Specjalny gość, Arek, wasz prowadzący, Wini. ESA.